Jeśli równanie ma pierwiastki, oblicz sumę ich odwrotności. Sprawdźmy najpierw, czy nasze równanie posiada pierwiastki. Obliczamy deltę. Delta równa się b kwadrat minus 4ac. Wstawiamy dane z naszego zadania. Za b wstawiamy 20. Za a wstawiamy 4. I za c wstawiamy minus 6. Obliczmy. 20 do kwadratu to jest 400. Minus razy minus daje plus. Plus 96. Delta równa się 496. Ponieważ delta wyszła dodatnio, wnioskujemy, iż nasze równanie posiada dwa różne pierwiastki. W drugim etapie ustalimy wzór na sumę odwrotności naszych dwóch pierwiastków. Ma być to suma odwrotności dwóch pierwiastków. Musimy tak przekształcić nasze wyrażenie, aby uzyskać wzory wieta, czyli doprowadzamy to wyrażenie do takiej postaci, która będzie zawierała iloczyn tych dwóch pierwiastków lub też sumę, albo jedno i drugie. Wykorzystamy w tym zadaniu wzory wieta. Spróbujmy zacząć od tego, aby sprowadzić oba ułamki do wspólnego mianownika. Czyli pierwszy ułamek, zarówno licznik, jak i mianownik pomnożymy przez x2, natomiast w drugim ułamku zarówno licznik, jak i mianownik pomnożymy przez x1. Więc dostaniemy x2 przez x1 razy x2, a z drugiego ułamku dostaniemy x1, x1 razy x2. Mamy już wspólny mianownik, więc możemy oba ułamki zapisać na jednej kresce ułamkowej. Wspólny mianownik przepisujemy, a liczniki dodajemy. Mamy x2 dodać x1. Ponieważ dodawanie jest przemienne, to jest dokładnie to samo, co x1 dodać x2. Widzimy, że w liczniku mamy jeden wzór wieta, a w mianowniku drugi wzór wieta. Podstawmy. Za x1 plus x2 wstawimy minus b przez a. Natomiast za x1 razy x2 wstawimy c przez a. Można jeszcze uprościć to wyrażenie. Dostaniemy minus b przez a. Dzielenie jest to mnożenie przez odwrotność, czyli odwracamy ułamek z mianownika. Mamy a przez c. Możemy skrócić na krzyż. Dostaniemy minus b przez c. Teraz wystarczy tylko podstawić dane z naszego zadania. B wynosiło 20, a c wynosiło minus 6. Dostajemy 20 szóstych.